Dzień dobry! Witajcie drodzy widzowie serdecznie w kolejnym odcinku we Wiejskiej Zagrodzie. W dzisiejszym filmie powiem Wam między innymi o właściwościach takich zbóż jak owies, pszenica, pszenżyto, kukurydza oraz jęczmień. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Tutaj właśnie mamy ziarno owsa jako takie pierwsze ziarno w tym filmie. I tak, owies jest stosowany w żywieniu drobiu czy też kur. Jakie ma on więc właściwości? Przede wszystkim owies pobudza ruchy perystaltyczne jelit. Dostarcza on niezbędnych aminokwasów i wchłania składniki odżywcze, co przekłada się z kolei na siłę oraz energię ptaków. Mimo iż owies zawiera sporą ilość włókna, bo zobaczcie, tego włókna jest tutaj naprawdę dość sporo, to cechuje go również wysoka zawartość witaminy E, a ta witamina E korzystnie wpływa na nieśność i wylęgowość jaj. Ale nie zawsze tak jest i musi być. To jeszcze nie koniec tych wszystkich właściwości owsa, bo dodam tutaj jeszcze, że taki owies zawiera dużą ilość błonnika, białka, różnych minerałów i różnych witamin. U mnie ten owies właśnie u kur jest podawany najczęściej, jako taki można powiedzieć główny składnik diety. Może to dobrze, może i źle. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ten owies zawiera dość sporo włókna, ale moje kury już są, można powiedzieć, przyzwyczajone do jedzenia tego owsa i wszystko jest w porządku, ale to nie znaczy, że cały czas podaję ten owies, bo podaję owies, raz pszenicę, trochę kukurydzy, więc to tak różnie jest z tym karmieniem u mnie. A teraz czas na drugie ziarno w dzisiejszym filmie. Pszenica jest uznawana za kurzy przysmak. Pewnie już o tym wiedzieliście lub nawet słyszeliście. Ale dlaczego ta pszenica jest uznawana za kurzy przysmak? Po pierwsze, jest ona często wykorzystywana do skarmiania drobiu, kur. Po drugie, zawiera bogate źródło białka. W sumie tego białka zawiera najwięcej. Po trzecie, zawiera mało włókna w porównaniu z owsem. Zobaczcie zresztą sami, jak to wygląda. Po czwarte, pszenica ma dużą wartość energetyczną. I po piąte, kury dobrze się po niej niosą i lubią ją jeść. Zobaczcie teraz sami na reakcję moich kurek na pszeniczkę. No teraz może nie chcą jej akurat teraz jeść tak zbytnio, bo są może najedzone. Ale widzę, że tutaj już pierwsze kurki zaczynają co nieco jeść. To ja Wam może rzucę. O, jak im rzuciłem, to od razu podbiegły. No może akurat nie mają takiego apetytu, jak powinny mieć. Czyli oznacza to, że są najedzone. Teraz płynnie przejdziemy do trzeciego rodzaju ziarna, którym jest pszenżyto. Pszenżyto również jest wykorzystywane w karmieniu drobiu. Jak sama nazwa już wskazuje, pszenżyto powstało z pierwotnej pszenicy, czyli z tamtej pszenicy, którą widzieliście, oraz z żyta. Pszenica to forma mateczna, a żyto to forma męska. I tak, tutaj mamy właśnie pszenżyto. I to pszenżyto ma dobrą strawność i wartość energetyczną. Zarówno ta strawność, jak i wartość energetyczna jest zbliżona do pszenicy. A więc można powiedzieć, że właściwości ma takie prawie same, jak normalna pszenica. Lecz co ciekawe, pszenżyto charakteryzuje się niedużą, większą
zawartością bogatszego w lizynę białka, czyli aminokwas egzogenny, niż pszenica zwykła, ale ten parametr jest zmienny, jeżeli chodzi o tą lizynę białka. No i też można dodać tutaj, że to pszenżyto naprawdę wygląda tak samo prawie jak zwykła pszenica, ale kształt już ma taki troszeczkę podobny do żyta, bo jednak jest to taka krzyżówka pszenicy z żytem. Ale w tym roku właśnie był zbiór u mnie tego pszenżyta i kury też dobrze jedzą takie ziarno pszenżyta i nie mają z tym najmniejszego problemu. A teraz czas już na czwarty rodzaj ziarna, drodzy widzowie. Tym czwartym rodzajem ziarna jest jęczmień. Tutaj akurat ziarna jęczmienia nie posiadam, a więc jeśli się uda, to postaram się tutaj wstawić we filmie zdjęcie tego ziarna, abyście mogli mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda. I tak, jęczmień dostarcza niezbędne składniki odżywcze i sprawuje kontrolę nad energią oraz kwasami tłuszczowymi. Jęczmień nie jest akurat tak często wykorzystywany do karmienia jak wspomniane wcześniej ziarna, lecz w samej paszy czy ogólnie w innej formie może występować i się znaleźć. Jęczmień zawiera również aminokwasy i witaminy. Dodam tutaj, że jęczmień jest rośliną najstarszą z upraw rolnych i myślę, że dawniej kury jadły sporo tego jęczmienia. A teraz czas na ostatnie ziarno w tym filmie, na piąty rodzaj ziarna, którym jest, tutaj mamy akurat kukurydzę, tylko że w formie ześrutowanej. Ale jakie właściwości w sobie skrywa taka kukurydza? Przede wszystkim kukurydza zawiera karotenoidy, a te karotenoidy wpływają na barwę żółtek jaj, a także tuszek jaj. A więc jeśli ugotujecie sobie takie kurze jaja, na przykład na śniadanko, i zwrócicie uwagę na barwę żółtka, jeśli takie żółtko będzie bardzo ładnie, bardzo dobrze wybarwione, ta barwa żółta będzie taka mocna, kontrastowa, wyrazista, to będzie świadczyć to o tym, że kury były po prostu karmione kukurydzą albo miały też dostęp do trawy czy innych zielonek. Bo dodam tutaj również, że trawa czy inne zielonki też wpływają na barwę żółtek jaj i takie jaja są wtedy lepsze do jedzenia. To już chyba wiemy. I co tu jeszcze powiedzieć na temat tej kukurydzy? No przede wszystkim kukurydza jest lekko strawna, jest dobrze trawiona przez kury. Lubią ją jeść, zarówno taką zmieloną, jak i w pełnych ziarnach. Kukurydza zawiera małą ilość włókna. Stanowi ona bogate źródło różnych witamin, szczególnie tych witamin z grupy B, a witamina B w tym przypadku pobudza nieśność u kur, wspomaga pracę serca, pracę wątroby, a także zapobiega anemii. Kukurydzę dobrze jest kurom podawać od czasu do czasu w formie właśnie zmielonej, czy inaczej mówiąc ześrutowanej, tak jak ta. I taka właśnie ześrutowana kukurydza jest pozbawiona pełnych ziaren, a więc naszym ptakom
będzie tą kukurydzę lepiej jeść, lepiej spożywać. Bo pamiętajmy o tym, że kury nie posiadają zębów, więc wszystko to, co jedzą lub chcą zjeść, to muszą połykać w całości. Chyba że ewentualnie poradzą sobie dziobem i ten pokarm jakiś tam tym dziobem rozdrobnią, ale najczęściej wszystko połykają w całości. Ale też, co ciekawe, taka zmielona kukurydza staje się taka wręcz sucha w dotyku, bo rzeczywiście taka jest i kurzy się z niej, powstaje taki pył, więc taka zmielona kukurydza podawana w dość sporej ilości powoduje na przykład kichanie u kur lub też to, że kury też na dłuższą metę po jedzeniu takiej kukurydzy mogą się nią, w cudzysłowie mówiąc, zapchać i wtedy muszą popijać wodą. Ale ja powiedziałem tylko o tym, że od czasu do czasu warto podawać taką zmieloną kukurydzę. Ja oczywiście tutaj nikomu nie rządzę i nikomu nie narzucam. Nie narzucam, że ktoś ma robić tak czy inaczej, bo ja nawet sam nie mielę kukurydzy cały czas, tylko podaję w różnej formie. Raz zmieloną, raz w pełnych ziarnach. Po prostu podaję kolby kurom tutaj na wybieg i one sobie z tych kolb później te ziarna wydziobują i przy okazji mają zajęcie. Ale jeszcze tutaj nie wyjaśniłem do końca, dlaczego tą kukurydzę trzeba mielić czasami. No, krótko mówiąc, tą kukurydzę mieli się po to, żeby ułatwić kurom właśnie spożywanie tej kukurydzy, tak jak już wcześniej wspomniałem. I również z tego względu, że ziarna kukurydzy są dość sporych rozmiarów w porównaniu z innymi ziarnami zbóż. I może się też zdarzyć, że takie ziarno kukurydzy może kurze utknąć w przełyku, a tego chcielibyśmy uniknąć. Oczywiście takie przypadki zdarzają się dość rzadko, na szczęście, ale różnie to bywa. To już by było na tyle w dzisiejszym filmie, moi drodzy. Tylko że jeszcze praktycznie tutaj na sam koniec chciałbym wam powiedzieć jeszcze o jednej ważnej informacji. Cofnijmy się jeszcze na szybciutko do tematu pszenicy. Tam była mowa o tym, że pszenica zawiera właśnie największą ilość białka. Teraz co mamy za porę roku? Oczywiście jesień. Jest to wczesna jesień, bo mamy dzisiaj sobotę, 14 października. Moje kury zaczęły się już pierzyć pod koniec września, początkiem października i to pierzenie nadal trwa, a pierzenie u kur trwa raz do roku, czyli raz, a porządnie. Pierzenie właśnie polega na wymianie starych piór na nowe. W tym przypadku teraz pierzą się jesienią na zimę, więc wymieniają te chłodniejsze pióra na cieplejsze, na takie grubsze. Jest to po prostu przygotowanie się do zimy. A naszym kurom możemy ułatwić takie pierzenie i przyspieszyć ten proces pierzenia, podawając właśnie do jedzenia pszenicę, bo pióra zbudowane są z białka, dokładniej mówiąc z keratyny. I wtedy taka pszenica ułatwi odrost piór i sprawi, że te pióra będą po prostu zdrowe i w dobrej kondycji. Ale z tą ilością białka i z tą ilością pszenicy też nie możemy przesadzić, bo co za dużo, to niezdrowo. A najlepiej też jest cierpliwie poczekać, aż kury się skończą pierzyć i wtedy ruszą na nowo z nieśnością, bo teraz u mnie naprawdę z nieśnością jest bardzo, ale to bardzo kiepsko. Ale wiadomo, że pierzenie u kur jest zjawiskiem naturalnym, więc kury też mają swój czas na odpoczynek i regenerację. To już na tyle, moi drodzy. Jeśli ten filmik wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarz i zachęcam również was serdecznie do
wsparcia mojego kanału, klikając ten przycisk obok subskrybuj, wesprzyj. Takie właśnie wsparcie pomoże mi na przykład na zakup jedzenia dla kur, na zakup jakichś tutaj gadżetów kurnikowych, czy w razie potrzeby mogę zakupić witaminy lub też leki dla moich kur i nie tylko. Za wszystko Wam bardzo dziękuję, a my widzimy się i słyszymy już w kolejnym, najbliższym odcinku na tym kanale. Wszystkiego dobrego, cześć!